Zastanawiałem się, dlaczego klienci nie dostają pensji za korzystanie z kas samoobsługowych. Ale ja nie o tym, ja o sporcie, bo słuchajcie, szkoda, że wczoraj Wyspy Owcze nie wygrały z nami, bo dla tego państwa byłoby to takie święto jak dla nas bitwa pod Grunwaldem. Co roku owczy wyspiarze organizowaliby u siebie albo wynajmowali narodowe, aby urządzić rekonstrukcję meczu, prawda, piłek u nas dostatek, ale i tutaj przyjmiemy i tak dalej, no szkoda. Słuchajcie, generalnie sport jest głupi. Bardzo głupi. Forbes opublikował listę najlepiej zarabiających tenisistów w ostatnich 12 miesiącach, bez podziału na płeć. Na przykład Iga Świątek jest na trzecim miejscu z dochodem 22,5 miliona dolarów, czyli 90 milionów złotych. Na korcie zarobiła 8,5 miliona, a poza kortem 14. To poza kortem nasza mistrzyni zarobiła więcej. Na korcie tylko takie kieszonkowe dostaje. No to jak tenisiści tyle zarabiają poza kortem, to ja na ich miejscu bym nie grał. Tylko wynajął sobie kogoś, żeby grał za mnie. No stać by mnie było. No ten sport jest głupi. Ciężarowcy podnoszą ciężary i zaraz opuszczają. No to po cholerę podnosić. Jak już coś podniosłeś, to połóż gdzieś na półkę. Zanieś komuś te odważniki, kto potrzebuje. Albo kolarzyści pedałują 3 godziny po górach często, w deszczu często, a wsiedliby na motocykle, byłoby szybciej. Albo autokarami by ich podwieźli na metę. Przerwa na piwko, siusiu po drodze, prawda? Jakiejś stacji benzynowej. Dłużej by się pogadali na mecze. A to, no nie wiem, zwycięzców można wylosować. Sport jest głupi, słuchajcie, i nie dajmy się omamiać. Ciężaryści. Dokładnie. Mogliby odłożyć do Pawlacza coś. Czego myśmy właśnie wysłuchali? Głupki podnoszą i kładą. Wstyd.